widziałaś? Ale nie wiem, która godzina, że ja. Nieważne, ja mówię, która godzina. Ja mam powiedzieć, gdzie? Tak, no powiedz, no już nie pytaj, tylko powiedz. Dzień dobry. Nie musisz dzień dobry mówić, powiedz mi, co widziałaś. Co ja wczoraj widziałam? Wczoraj, wieczorem, późno, było ciemno. Nie wiem, która to była godzina, na pewno 20, gdzieś po 20, koło 21. Kiedy było ciemno, spojrzeliśmy przez okno, a było widać światła, mocno biły, takie jakby półkole, okrągłe to było i bardzo mocne, silne światło. Kiedy podeszłam do okna, zaczęłam się przyglądać bliżej, było bardzo nisko nad... Było bardzo nisko nad dachami i kiedy zaczęłam się przyglądać tak bliżej, stanęłam w oknie, to może trwało momentalnie, zgasło, jakby odleciało. Moim zdaniem to było UFO. Kształt był okrągły i światła takie, to nie był samolot, na pewno nie, bo to było okrągłe i światła takie. Czyżby to, że ja się przyglądałam, momentalnie zgasło i jakby odleciało. Szkoda, że nie otworzyłam okna, wtedy może bym coś usłyszała. Wczoraj też obserwowałam, ale niestety nic nie było. Będziemy obserwować, może nad Wrocławiem jest UFO, późno wieczorem. Następnym razem przygotuję sobie kamerę, może uda mi się sfotografować albo kamerą. Dziękuję. Anka? To nie na niebie, to było nisko. Nie było na niebie. Myślę, że takie... Lub swoje. Bym zaobserwował rzadkie zjawisko. Nie wiem, jak to było. Jakby to trwało. Reflektory takie.